To, że historia pamięta i nie da się zamazać ani odstrzelić, jeżeli taka jest wola ludzi, świadczy krzyż wiary. Krzyż przyniosła w 1989 roku jedna z pielgrzymek sunących ze Zlatych Chor pod górę do miejsca, gdzie zrównano z ziemią starą świątynię. Ciekawe jest sąsiedztwo krzyża wiary. Może tego nie widać, ale uwierzcie, tu był ogród oliwny, ogrójec, a ściślej jego środkowoeuropejska replika. Co może potwierdzić niekompletna figura? No właśnie kogo? Ogrójec. Wiemy, że to miejsce, gdzie modlił się Jezus przed wizytą u Piłata. I wtedy zjawił się anioł. Fakt ten zobrazowało wielu twórców, używając różnych technik. Trudno artystów podejrzewać o zmowę, ale na wielu obrazach anioł trzyma w ręku kielich. Kielich goryczy. Dlaczego o tym wspominam? Ten kielich to klucz do zagadki. Co to za postać na zapleczu Maria Hilf i dlaczego jest jej tylko połowa? To anioł, któremu zamiast kielicha ktoś włożył w dłonie dynamit. Oto wnioski z mojego śledztwa, udokumentowane zeznaniami księdza Mariusza Banaszczyka. Dopust Boży. To określenie skutku plagi kornika drukarza. Skutek ten to cudowny wzrost rezerwy opałowej dla tutejszych obiektów, dzięki czemu płomień wiary może być intensywniejszy. Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ma swoich patronów. Jednym z nich jest Jan Paweł II, który 22 kwietnia 1990 roku poświęcił kamień węgielny pod planowaną reaktywację Maria Hilf CZ. W sanktuarium znajduje się kilka kropli krwi papieża Polaka, wessanych przez skrawek płótna i pełniących rolę relikwii oraz bateria świeczek wotywnych do zapalenia. Krużgankowa, krótkodystansowa droga krzyżowa stworzona przez Bolesława Dobosza została zainstalowana w 2010 roku. Obrazy w sposób symboliczny przedstawiają etapy drogi krzyżowej. Tablica z historią Maria Hill w pigułce to streszczenie mojego filmu i takie tam veni, vidi zrozumiałem. Jest jeszcze trzecia opcja, ale to inny plik.